przecież dziewczyna może być zupełnie niewinna. Pewnie ojciec ukrywał przed nią. Ona o niczym nie wiedziała. Cierpi za winy niepopełnione. Powinieneś jej pomóc, Jaś. Zająć się tą prawą. Nie. Nie, mamo. Wszystko skończone. Żyła za kradzione pieniądze. Wszystko, co miała, było kradzione. Jakie to straszne. Joasiu, co będzie? Co będzie, jeżeli Jan mi nie uwierzy? Musisz tak łazić? Spokój się, tu nie jest tak strasznie. Piąty raz siedzę i żyję. Ojcze! Czegoś taka przerażona? No, no, spokój się. Nie płacz. Ja też mam ojca i też mnie się wyrzekł. Co mu się dziwić? Uczciwy człowiek, rzemieślnik. Biedny, ale uczciwy. Jaka pani szczęśliwa. Szczęśliwa? Czego? Że się zmarnowałam. Bogactwa mi się zachciał. Nie wystarczał mi suchy chleb. Tak, tak. Czasami żal, że się stracił ojca. Chciałoby się wrócić, ale już za późno. I ciebie się ojciec wyrzekł, co? No nie płacz. I bez ojca można żyć na świecie. Trzeba. No co, jakie masz wiadomości? Siedzi w Krakowie. A wiesz, kto ją wsypał? Jej narzeczony, o którym nic mi nie mówiłeś. Zobaczył na niej kolię i doniósł policji. Pan inżynier, psia krew. To syn Górskiego. A starego Górskiego to ja dobrze znam. Byliśmy razem, ale to stare dzieje. Będzie ze 20 lat. A co ona? Co? Siedzi. Do celi nie pójdę, bo wątpię, żeby mnie z powrotem wypuścił. Tak, tak. A wszystko przez tego inżyniera. No, ale ja się z nim jeszcze policzę. A dobrze ci tak, stary. Masz córkę? Daj ją swojemu. Ja na pewno jej do więzienia bym nie wsadził. Ale tobie się zachciało inżyniera. Masz. No uspokój się, stary, uspokój. Wszystko będzie dobrze. Amelia wyjdzie z więzienia, to ja i tak się z nią ożenię. Dziewczyna jest w moim typie. Bardzo mi się podoba. Wyjedziemy za granicę, będziemy żyć po królewsku. No przecież forsy masz jak lody, co? Pójdę jutro do niej. Co? Do więzienia będzie się pchał? Pójdę jutro do niej. Muszę ją zobaczyć. Ale ty bzdury gadasz. Czyś możesz jej tylko zaszkodzić. Przyszedł ktoś na widzenie. Janek? Nie wiem, jakiś starszy mężczyzna. No. Gdzie? Za mną.
Nie znam pana. Ja przyszedłem właśnie... Jaki pan ma podobny głos do mego ojca? Przychodzę ci powiedzieć... Jeżeli pan przychodzi od mego ojca, to nie, nie. Nie chcę już jego pomocy. Nie chcę nic od niego. Nie chcę, nie chcę. Ja nie od ojca, ja od... Od kogo? Od Janka? Tak. Skocha mnie. Naprawdę. Tak. Kazał ci powiedzieć, że będzie wszystko dobrze. Że cię wkrótce wypuszczą. Bo przecież ty nie zrobiłaś nic złego. Więc... Żebyś była dobrej myśli. Więc Janek mnie kocha. Pomimistko mnie kocha. Tak. Bardzo cię kocha. A dlaczego Janek nie przyszedł? Myślał może, że ci będzie przyszedł. Tak, tak. Lepiej, że tu nie przyszedł. Niech mu pan powie, że bardzo go kocha. Że ta wiadomość wróciła mi chęci do życia. Że jedzenie skończone. Niech mu pan powie, że żyje tylko jego miłością. Zrobiłem dla niej wszystko, co mogłem. Zwróciłem się do adwokata. Okazało się, że ma już obrońców. No, a ja sam. Kochasz ją przecież. Nie mogę. Nie wolno mi o niej myśleć. No zrozum. Mam rodziców staruszków, których jedynym majątkiem jest dobre nazwisko. A zresztą nie mówmy już o tym. Nie mogę o tym myśleć. Przepraszam. To za miła niespodzianka. Dobry wieczór, pani. Na urlop do Warszawy? Po prostu wyniosłem się z Krakowa. Stęskniłem się za Warszawą. Czy pan się stęsknił tylko za Warszawą? Mogę panią prosić do tańca. Niestety, panie baronie, ten taniec obiecałam już panu Jankowi. Jeszcze w Krakowie. Prawda, panie Janku? No i cóż, panie baronie, zagadka jednak nie jest rozwiązana. Koniak! Podziękować, panie Janku. Za co? No słyszałam, że to panu zawdzięczam odzyskanie moich pereł. Słyszałam... Co pani słyszała? No, że pan wykrył jakąś bandę. Dokładnie nie pamiętam. W każdym razie, że pan był bohaterem, który stanął w mojej obronie. Teraz już pan nie ucieknie ode mnie. A pani stale używa tych samych odurzających perłów.